Czy dobrze mnie słychać? Słyszycie mnie w ogóle? User entered your channel. Okej, to poczekamy jeszcze, żeby wszyscy się przenieśli. Poprzynosić wszystkich? Tak, poproszę. User was moved to your channel. 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 No dobra, słuchajcie, zrobię chwilę wstępu, żeby każdy wiedział mniej więcej, co się dzieje, i myślę, że możemy zaczynać. No dobrze, słuchajcie, jeśli chodzi o karaoke, to zasady są mega, mega proste. Mateusz jest naszym administratorem. Także polega to po prostu na tym, że puszczacie sobie muzykę, która była wcześniej, śpiewacie, natomiast tutaj Irek ocenia Wolek i ja oceniam. Tak, brawa dla niego, ekstra. Także po kolei, myślę, że możemy zacząć alfabetycznie, żeby było najprościej. Ten, kto ma po prostu nick zaczynając od litery A, myślę, że może zaczynać, będzie uczciwie. Także jedziemy po kolei. Krychu, nie śpiewasz? Okej. Jak chcesz. W każdym razie, słuchajcie, frekwencja jest jaka jest. TeamSpeak to jest kompletnie coś nowego, co tak naprawdę zdecydowaliśmy się to uruchomić, ponieważ po konferencji, po webinarze, który mieliśmy, chłopaki, nie śpiewacie, ale rozumiem, że koszulkę można tu bardzo prosto wygrać. Okej. Po webinarze chłopaki powiedzieli, żebyśmy zrobili coś takiego, żebyśmy zrobili TeamSpeak, więc dlatego, że was słuchamy, dlatego, że chcemy mieć z wami jeszcze lepszy kontakt, uruchomiliśmy ten TeamSpeak. No i teraz padła propozycja, żeby zrobić takie karaoke. Myślę, że w ogóle najlepszym karaoke byłoby, jak się spotkamy na imprezie, którą zorganizuje SXT. No i myślę, że tam będziemy mogli nieźle pośpiewać, no ale to będzie już inna atmosfera i w ogóle całkowicie co innego. Natomiast no, teraz padła propozycja, żeby zrobić coś takiego, więc przez to, że jesteśmy otwarci i chcemy jak najlepiej. No, fajnie, Mateusz, odpowiadając na twoje pytanie. Chcieliśmy zrobić coś takiego, zobaczyć jak wyjdzie, ile osób się zapisze, ile osób będzie chciało. Także prawdopodobnie najlepszy karaoke wyjdzie nam na żywo. Natomiast, to chyba tyle. Jeżeli będą jakieś pytania, to można później się mnie zapytać. No dobrze, to teraz napiszcie proszę na czacie, kto z was śpiewa. Dobra, Mateusz, zajebiście. Kto jeszcze? No dobra, jest ważne, że jest chętny. No dobra, Mateusz, no to poczekaj, jesteś gotowy? Jak puścić podkład? Mateusz udostępni wam, zrobi was tak, że będzie mnie słychać tak jak teraz. Podkład puszczacie ze swoich głośników z tyłu i śpiewacie. Zgadza się, Mateusz? Dobrze mówię? User entered your channel. No dobra, to może zrobimy mały test. Mateusz, jesteś gotowy? Tak. Mateusz, be rapid. Jesteś gotowy? Okej, to Mateusz, administratorze, proszę udostępnij dla Mateusza głos. No i. O, dzięki. Dobra. Czekajcie, tylko sprawdzę, czy dobrze mnie słychać i muzykę, okej? Okej.
Czekaj, czekaj. Dobra, to zaczynam. Czekajcie. O, dziękuję. O Jezu. Dziewica. Bogiem sławiona. Maryja. U Twego Syna Gospodzina. Matko zwolenna. Maryja. Jeszcze nam spuści nam kire eleison. Dobra, dziękuję bardzo. Ekstra, ekstra. Tak miało być, to jest na rozruszanie atmosfery. Brawo, brawo za uwagę, Mateusz, ekstra. Ekstra, dobra robota. No dobra, fajnie, no to teraz kto następny? Ale czekaj, ocena. Teraz ocena, czy później oceny? Teraz, dobra. Teraz. A czy można drugi raz potem jeszcze śpiewać coś innego? Wiecie co, wydaje mi się, że najlepiej będzie na sam koniec ocenić, jak wszyscy zaśpiewają i będziemy już mieli podsumowanie i wtedy ocenimy wszystkich. Dobra, gangsterzy, ale czy można drugi raz jeszcze potem śpiewać tak sobie? Albo nie wiem. No może. Dobra, no to teraz kto śpiewa? Można, ale bo rodzice już nie przeżyjemy drugi raz, czyli już zrobimy to po konkursie, tak? Jeżeli będziesz chciał zaśpiewać. No dobra, kto następny? Muzykę puszczacie sami. I teraz jeszcze jedna prośba, żeby było trochę głośniej niż zrobił to Mateusz, ponieważ dobrze słyszeliśmy jego głos, ale słabo było słychać podkład. Także mocniej puśćcie troszeczkę podkład. Kto teraz? Okej, kto teraz? Niech na czacie napisze. No, come on, chłopaki, come on. Siema. Siema. No siema, siema. Okej, chłopaki, jest ktoś chętny, czy jeszcze raz mamy dać Mateuszowi zaśpiewać? Rudy śpiew. Nie. No śpiewaj. No czekaj, podkąd. Okej, Choco Ranger. Choco Ranger, okej. Mateusz, administratorze, proszę daj dla Choco Rangera daj mu dostęp, żeby było go słychać i jedziemy. A teraz Mateusz chciał. Znaczy Rudy. No dobrze, Mateusz zaśpiewa jeszcze raz. Spokojnie, damy mu jeszcze raz szansę. Teraz niech zaśpiewa Choco Ranger. Choco Ranger, jest gotowy? Nie słychać cię, Choco Ranger. Ja ustawiłem sobie na P. Settings. Albo opcje. Raz, słychać.
No, teraz cię słychać. Teraz cię słychać. Dobra. Are you ready? Dobra, dobra, zaczynam. Dobra, dawaj. Cieszą się Polacy. Cieszy Ukraina. Że tu dla nas wszystkich Euro się zaczyna. Że tu dla nas wszystkich Euro się zaczyna. Hej! Koko, euro, soko, piłka leci chęt, soko. Wszyscy razem zaśpiewajmy na tym doping dajmy. Koko, euro, soko, piłka leci chęt, soko. Wszyscy razem zaśpiewajmy na tym doping dajmy. Przydzielni chłopcy to biało-czerwoni. Wygrać nie damy. Uda. Wygrać im się uda. Choco Ranger, to już koniec? Okej, brawo. Dziękuję. Brawo, dobra robota. No dobra, super. Na koniec będziemy oceniać. Kto teraz? Okej, Mateusz, no to jeżeli chcesz, to jedziemy teraz ty. Mateusz, administratorze, proszę udostępnić. Okay. To jest refren tej piosenki, co podałem na czacie, bo reszta wreszcie są przekleństwa czasami, ale też jest taki śmieszny. Jesteś bez XT, spoko, tu akceptujemy przekleństwa. Tak? Zapytać chłopaków z Siedlec, co śpiewali. To ja mogę śpiewać całą. No jak chcesz, możesz śpiewać całą, w ogóle luz, nie przejmuj się. To poczekajcie, bo ja się przygotowałem tylko do refrenu, to potem to teraz zaśpiewam, dobra? Dobra. Zapytajka, że chłopaki z Siedlec śpiewali chuje jebane. Jak była impreza z XT, to w ogóle... Była taka masa, że wiesz, w ogóle chłopaki na żywo tam śpiewali i takie rzeczy, że wiesz, szok. No. Zekori, czy twoja mama chce wystartować w konkursie? No to może, nie ma sprawy, jeżeli chce, to może startować. Ej, ale ona chyba żartowała. Idę z nią pogadać. Wywalcie mnie, że mogę. Powiedz, że koszulkę wygra. Co? Powiedz, że dla ciebie koszulkę wygra. To jest najważniejsze. Okej, czekajcie chwilę. Wywalcie mnie. Jak na razie dajcie komuś innemu szansę, a ja pogadam z mamą. Okej. Mateusz B. Rapid. Jesteś gotowy? Okej, to czekamy chwilę. Chyba, że jest ktoś chętny jeszcze. W międzyczasie. Czy mamy jeszcze chętnych? Okej. Okej. No dobra. Jesteś gotowy? Paweł. Be rabbit. Nie be rabbit. Dobra, okej, już się poprawiam. Dobra, spoko, to ja już tutaj działam. Tak, mogę? Dobra, dawaj. Okej, no to się przygotujcie na ostrą jazdę, jedziemy.
Jedziemy! Stary, ja nie rozumiem tych kobiet. Na początku jest wspaniale, miłość, kwiatki, pierdolone motylku w brzuchu, a potem zaczyna ci taka wpierdalać helikoptery, choinki, ludzi. Nawet kiedyś skonstruowała bombę atomową, jak przeczytała Minecraft, tylko dlatego, że biedny Stanów pomylił skrzynki pocztowe. To za kobieta była. Kiedyś poznałem Lask, jak jeszcze grałem w basket. Uwierzcie, miała fantazję, jak akcja punk na faktach. Pierdolała tyle, że bałem się o komplikacje. Raz w Wigilii wybiała choinkę i chciała dokładkę na kolację. Dałem jej metanambol, bo nie miała nic realnego, a to zagrażało życie mnie. Jezu. Mówię, kochanie, masz tu steryn, ej, słoik, swoim siódmym śniadaniem. Przy tej dupy strasznie, raz musiałem ją upić, żeby przestała iść pasztet. Miała go tyle w buzi, jak wszczekałem mi alkohol, że zaczęła się dusić. Myślałem, że ją zabiłem silniejsza ode mnie, raz większa miała mięśnie i krągarzy od starego szewca i psuła, jak stara babura i miała mięśnie od jak... Co jedzie samochód, nikt nie wchodzi na nawrogę. Jak szliśmy, każdy milczał. Jak miała okres, to spierdolona nad gorzbliżę. W Chinach szyły tylko mięsze namiętnie, bo się bali, że zniszczy kolejny World Trade Center. To ona postrzeliła papieża. Rząd USA płaci mi. Jezu. A ja i tak byłem bieda, bo mi kradła pieniądze. Przepierdalała w buderach u diabła na Giewoncie i zjadła helikopter i wyżegla farnąłem. Prawie dostałem po gałach, mogłem zostać cyklopem. Wiem, czy kojarzysz Roswell, tam UFO się rozbiło. Spaleczny środek, retoryka, powiedz co tam było. To ona robiła zaćmienie słońca co 5 lat, co inna na ją klątwa i była nieśmiertelna. Bo jak chodziła do kina, to film się urywał zaraz. Nie dlatego, że piła, tylko klisza się bał. A jak chciała seks uprawiać, to tylko w ogniu, na kolcach. Podawca opium i w masce na strożca. Nie mogłem temu sprostać i po to miałem czute. Kupiłem sobie kolta i kupiłem bazukę. Wyjebałem sukiem, jak jechała na kombo. Chciałem zabić sukę, miała kuloodporność. Nie dało się jej zabić. Ona poca mnie w czoło i powiedziała, że musi odejść. Zła kobieta była, zła kobieta. Pierwsza miłość to chyba nie ta. Zła kobieta była, zła kobieta. Pierwsza miłość to chyba nie ta, zła kobieta była, zła kobieta. Pierwsza miłość to chyba nie ta, zła kobieta była, zła kobieta. Pierwsza miłość to chyba nie ta. On tylko żartuje, wiesz jaki on jest. No i widzisz. Dobra, koniec. Ekstra. Jezu, myślałem, że za umrę, mi oddech już brakowało, bo ja z pamięci to jechałem. Naprawdę? Dobra, przede wszystkim gratulacje za odwagę. No dobra, chłopaki, kto następny? Czy wszyscy się boją? No siemany. Rudy Rocks, jesteś gotowy? No, słychać? Dobrze cię słychać. No to git. Chwila, już daję ten... Dobra, to dawaj. Mnie trochę słychać? Jeszcze możesz troszeczkę głośniej nutę puścić, żeby było lepiej. Bo zaraz się już. Dobrze jest? Jeszcze trochę głośniej. Teraz dobrze? Na pewno lepiej. Z biegiem czasu życie przestaje być proste. Nie jest tak łatwo, jak mogłoby się wydawać. Oj nie, ciągnie do hajsu, jak nie ma ciągnąć. Skoro go nie ma, nie możemy przecież ciągle udawać, że jest dobrze. Nie ma zapasu sił, chęci, zaczynamy się różnić. Przestajemy na tych samych falach nadawać. Wydaje się nam, że wiemy, co się święci, a to sprawia, że ręce zaczynają nam opadać. Dla jednych życie na ziemi to piekło, dla drugich to wymarzony Eden. Mimo, że do celu jeszcze daleko, szczęśliwy jestem, że jak na razie dotąd doszedłem. Lata uciekają jak piasek przez palce. Cieszę się, że mogę powiedzieć, że kocham cię, tacie i matce. Zaciśniętą mam pięść dla tych, co w ciągłej walce. Dla tych, którzy odeszli w górze dwa palce. O, nie łam się, będzie dobrze, wiem, łatwo powiedzieć. Ale lepiej mieć nadzieję niż siedzieć i nic nie mieć, chciałbyś nie wiedzieć. A najlepiej zniknąć, mam klucz dla ciebie, chodź. Naprawimy wszystko.
Chodź naprawimy wszystko. Naprawimy to. Naprawimy to. Naprawimy to. Tak, byśmy mogli znowu budować. Naprawimy to. Tak, byśmy mogli zacząć od nowa. Nieważne jak jest źle, a to, że mamy w sobie nadzieję i myśli te przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie. Zaczniemy budować od podstaw, a jak się zjebie coś, naprawimy to. Nieważne jak jest źle, a to, że mamy w sobie nadzieję i myśli te przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie. Zaczniemy budować od podstaw, a jak się coś zepsuje, naprawimy to. Nie ma mocy, których mógłbym nie odebrać. Tu nie wcale zatrzymam, że my możemy czasem przegrać, by potem wygrać, po upadku wstać, żyć dalej, cieszyć się tym, co masz, chłopaku, pieprzyć medale. Nie zawsze wspaniale jest w życiu, a w naszym państwie szczególnie. To całe zawieszenie to test, jak mamy tu przeżyć, to przeżyjmy wspólnie. Razem tu zdecydowanie więcej działamy, gdzie radem zdur zasypają nam głowy, przecież chce żyć jak król. Zapominając o społeczeństwie, nie mówiąc już o człowieczeństwie, żyjemy w kraju, gdzie naprawić coś jest ciężko, ale damy kołyszkę, uwierz w to. Wpadłeś w siedła, bo ktoś narobi bydła, tak bywa. Czas na to, byś to ty złapał co szczydła. Nieważne jak jest źle, a to, że mamy w sobie nadzieję i myśli te przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie. Zaczniemy budować od podstaw, a jak się zjebie coś, naprawimy to. Nieważne jak jest źle, a to, że mamy w sobie nadzieję i myśli te przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie. Zaczniemy budować od podstaw, a jak się coś zepsuje, wiarę, że wszystko mogę zmienić i sprawię, że połączę to, co nas dzieli. Do czego chcemy łatwiej osiągnąć wspólnie, ale jeśli się jeszcze raz zaufać, wiem, że to trudne. Mamy to, czego innym brakuje. Nadmiar emocji, by wszystko uprościć, bo moje serce jest pełne miłości. Kiedy stwierdzisz, że nie warto próbować, że zbytych fragmentów w lustra nie umiesz dopasować, przyjdzie pora. Powiem choć tu, spojrzę ci w oczy i zaczniemy od początku. Nieważne jak jest źle, źle. Bo nie odejdę stąd, ja nie odejdę stąd. Wezmę cię za rękę i razem naprawimy to. Nieważne jak jest źle, a to, że mamy w sobie nadzieję i myśli te przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie. Zaczniemy budować od podstaw, a jak się zjebie coś, naprawimy to. Nieważne jak jest źle, a to, że mamy w sobie nadzieję i myśli te przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie. Zaczniemy budować od podstaw, a jak się coś zepsuje. Dobra, dzięki. Powiem tak. Zajebiście. Tak, tak to mogę podsumować. Naprawdę było czuć, że włożyłeś w to serce. Także naprawdę ekstra. No dzięki. Myślę, że gdyby wszyscy mogli teraz tutaj mieli głos, to tak naprawdę od wszystkich dostał byś teraz brawa. Tak, teraz moja mama. Poważnie? A jak? Dobra, Zekori, czy jesteście gotowi jako duet? Czy twoja mama sama śpiewa? Moja mama sama. No dobra, pani mamo, czy jest pani gotowa? Sekunda, tylko daj mi słowki. Dobra. Mamo, możesz mówić. No. No halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Cieszymy się, że pani jest ekstra. I naprawdę rewelacja. Powiedz, co zaśpiewasz. Daj mi ten tekst. Masz tekst? A powiedz, co zaśpiewasz. Nie, to jest niespodzianka, co ja będę śpiewała. Dobra, tak, puszczamy. Dobrze, jakiś podkład tak muzyczny, czy tak, na żywo, a kapela? Tak, będzie podkład. No dobrze, to czekamy w takim razie. No tak, to okej. Dał mi psa.
pies cztery łapy ma. Normalny mówią pies. Nieprawda coś nim jest. Ma delikatny głos. Zaczujmy nas. Kilka śmiesznych łat. Niewiele liczy lat. Puszek okruszek, puszek głębuszek. Bardzo go lubię, przyznać to muszę. Puszek okruszek, głębuszek. Dynami sympatii. Znaczy tylko, że się poruszę. Zaraz przybiega, by ze mną być. Zaraz przybiega, by ze mną być. A ja właśnie. Moja mama już daje znak, że już więcej nie chce śpiewać. Chłopaki, nie wiem, co zaliczycie jako... Uwaga! Okay. Ekstra, ekstra, dobra robota, naprawdę dzięki. Ekstra, brawa za odwagę, jasne, w 100%. Dobrze, chłopaki, jest ekstra, emocje rosną, jest coraz lepiej. Kto teraz? Czy jest ktoś jeszcze oprócz Mateusza? Kto chciałby zaśpiewać? User disconnected from your channel. No dobra, Mateusz. No dobra, Mateusz. No to jeśli jesteś już gotowy. Dobra, to jest moja ostatnia piosenka, tylko czekajcie, sprawdzę, czy dobrze słychać wszystko. Okej. I co? Słychać? Słychać, dobrze cię słychać. Dobra, jest. To ja jadę. Głośnij muzykę. Okej. Zajebiście. Zaraz wchodzę. Mięsny jeż to moje ulubione danie. Zawsze kiedy przędzamy go. Mięsny jeż, ty go zjesz, ty go zjesz. Mięsny jeż, ty go zjesz, ty go zjesz. Wygląd jest, ilość jest, smaku nie ma. Śmierdzi jakby się spociła kobieta pracująca, bieliznę biorąca nad rzeką. Suche aż zęby włazi i nie można tego przebić. Nie, jestem prawdziwie wkurzona. Głośniej trochę. Po prostu paranoja, ciekła i głodna. Mięso pomieszane byle jak, cały skład wszystkich stosowanych ziół z kilku lat. Taka jest państwa rzeczywistość. To po prostu śmierdzi chemią, puste jak cholera. Pasztecik odgrzewany w piekarniku. Takiej ściemy jeszcze w życiu nie widziałam. Mikrofon muted. Mięsny jesz, ty go zjesz, ty go jesz. Mięsny jesz, ty go zjesz. Wygląd jest, ilość jest, smaku nie ma. Śmierdzi jakby się spociła kobieta pracująca. Zobaczymy, co da z tym zrobić. Nie pokażę, którym się to je. Gary zrobi, czary, mary, naprawi tym pierwszym pieprzem i używaj te soli. A zrobisz dobrze, to pan owija i nie wija. Gary, że pan ich... Mąka, jeszcze raz mąka. A teraz mieszaj, jaj, dokładnie mieszaj, jaj. Idziemy w dobrym kierunku. Idziemy w dobrym kierunku. Mamy w dobrym kierunku. Idzie edukacja z użyciem zęba języka. Będę go zjadł.
Zjadł. Będę go zjadł. Pal. To po prostu się w głowie nie mieści, że Polska dzięki mnie by miała takie pyszne żarcie. Okej, dziękuję. Ekstra, dzięki. Muzyki nie było słychać, nie? Czy coś? Trochę było słabo, jeśli chodzi o muzykę. No, także na przyszłość trochę głośniej, ale bardzo, bardzo fajnie, dzięki. Ekstra, dobra robota. I też brawo za odwagę. To co, Choco Ranger czy The Cory? No dobra, chłopaki, tylko muzykę trochę głośniej, żeby wszyscy mogli słyszeć. Jesteś gotowy? Are you ready? Słychać. Przepraszam, jeśli będę pasował, ale dobra. To nie ma znaczenia. Machine gun, fire at chaos run. Don't hurt as bulletproof glass. You shoot me down, but I am fine. I am sitting here. You shoot me down, but I am fine. I am sitting here. Down, but I don't find I am titanium. You shoot me down, but I don't fall. I am titanium. I am titanium.
Dziękuję bardzo, dziękuję, dziękuję. Ekstra, 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 ekstra. Dobra robota, chłopaki, bardzo dobra. No dobra, Zykori, jesteś gotowy? Witam, witam wszystkich. Cześć, witamy. Utwór, jaki zaprezentuję wam, to będzie Florida Girls Feeling, czy jakoś tak. Nieważne. Okej, okay, to mogę zaczynać? Dawaj, dawaj, dawaj. Okej. Okay. Wow, sometimes I get the feeling, yeah. I get the feeling that I know, no, no. Up to you, wow, I know. I get the feeling, yeah. Wow, sometimes I get the feeling. Yeah, I get a feeling that I know, know, know. Up to you, wow, I know. I get a feeling, yeah. Yes, I can. Kurde, dalej jeszcze trochę nie umiem. Zawsze mówię, że to będę gromizał. Nie, daj. It's got the last. The last. Zawsze it won't. What do you want, she won't. No, don't you want. That's what I don't. Dobra chłopaki, więcej nie dam rady, bo ja to śpiewam tylko jak się kąpię, więc prawie wreszcie codziennie to śpiewam, ale jest to... Dobra, dziękuję chłopaki, to będzie tyle. Ekstra, ekstra. Chłopaki, po prostu w życiu bym nie pomyślał, że zrobicie coś tak zajebistego, naprawdę. Bo to, czy ktoś fałszuje, czy ktoś w ogóle śpiewa, to kompletnie nie ma znaczenia. Chodzi o to, że potraficie, że się przełamujecie, że to robicie i to jest po prostu w tym najlepsze, także ja jestem w ogóle pod bardzo dużym wrażeniem. Spoko, nie ma znaczenia, i tak nie rozumiemy, co tam jest, więc nawet gdybyś, wiesz, nawet gdybyś śpiewał, to i tak, wiesz, by było zajebiście. No dobra, chłopaki, fajnie, jest ten Mateusz Birapid. Słuchajcie, czy jest jeszcze ktoś oprócz chłopaków, którzy już śpiewali? Czy jest jeszcze ktoś, kto by chciał zaśpiewać? No jeszcze dawno, jeszcze mamy chwilę. Albo Dawdu, nie wiem jak wymówić twój nick. Jeszcze mamy chwilę. Mati, 55, jesteś gotowy? Moment, chłopaki, potrenuję. Mateusz Birapid, już trzy śpiewałeś. Poczekaj, dajmy jeszcze innym szansę, spokojnie. Nie damy innym szansy? Spoko, damy. Dajmy innym szansę. Jeszcze na koniec będziecie mogli zaśpiewać. Paweł też będzie śpiewał? Wiecie, co tak sobie pomyślałem? Że gdybym się wcześniej przygotował, to chętnie mogłbym zaśpiewał. A może zamiałczyć też? Też będzie dobrze. Co? Zamiałczeć? No tak. Działa mi mikro? Słuchajcie, chłopaki. Działa. Działa, dobrze cię słychać. Dobrze. Dobra, to chwila potrenuję i siadam. Mati, jesteś gotowy? User disconnected from your channel.
Dobra, Birabi, to w takim razie jak czekamy na Matiego, to w tym czasie możemy dać ci szansę. Yeah! Yeah! Dobra, to teraz takie coś świątecznego zaśpiewam. Głośniej muzykę. O, elegancko. Trochę głośniej. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I gave you to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I gave you to someone special. User entered your channel. Once bitten and twice shy, I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, you surprise me. I wrapped it up and then reach and not you. I love you, I meant it. Now I know what a fool I've been. But I kiss you, I know I could be again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I gave you to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I gave you to someone special. Okej, koniec. Bo bym się rozpędził. Brawo, brawo, ekstra. Było dobrze słychać przynajmniej? Było tak fajnie, niektórymi momentami lepiej, niektórymi momentami gorzej, ale bardzo, bardzo dobrze, ekstra piosenka. Bardzo fajnie. Dzięki. My też dziękujemy. Dobra, Mati, jesteś gotowy? Okej, okay, Choco Ranger, poczekaj, bo jeszcze mamy jeszcze tutaj Kiwi Hurricane. Michał, jesteś gotowy? User entered your channel. Okej, okay, a ty Mati, jak tam przygotowania? Ćwiczysz? Mateusz, adminie, proszę poprzenosić wszystkich do tego kanału, bo może jeszcze nie wiedzą jak przeskakiwać. Okej. Okay. Dobra, Mati. Are you ready? Come on, dasz radę. User was moved to your channel. Dobra, Mati. Gotowy? Nie musisz całej.
Możesz tylko część. Nie ma sprawy. Okej, okay, dajmy mu głos. Mam głos, mam głos. Masz, masz, dobrze cię słychać. Słychać, czy nie? Słychać coś, czy nie? Tak, słychać. Weź jeszcze trochę, nawet muzykę dobrze. No to... Zaczynamy od początku. Dawaj. User entered your channel. Hicior! Ile na umiemy zapomnieć wszystkie chwile te, które są na nie. Bo chcę nie myśleć o tym już, zmuchnąć wszystkie wspomnienia niczym zabieg. Tak już, po prostu nie pamiętać sytuacji, w której serce klęka, wiem. Wyrwę się, chociaż bardzo chcę. Mam nadzieję, że to wiesz i ty. Przed swoimi oczami znowu zasnąć nie mogę. Obładnięty marzeniami wszystko poświęcam myśli, że byłaś kiedyś blisko, kiedy czułem ciebie obok. Wtedy czułem, że mam wszystko, tyle zostało po mnie. Tylko ty i setki po mnie, ile dałbym za to, by móc o tym już zapomnieć. Teraz nie ma nas. Tam gdzie ty jesteś, znowu staniesz przede mną. Zawsze robisz mi to wyjście, będę patrzył. Chociaż chciałbym się odwrócić, będę myślał, ile dałbym komuś, to by czas zawrócił. To by zawsze na wskazówki, tylko na ten jeden moment, w chwili, w której cię poznałem. Poszedłbym już w drugą stronę. Ile dałbym zapomnieć cię wszystkie chwile, te, które są na niebo. Chcę myśleć o tym, mocno wszystkie wspomnienia. Już tak, po prostu nie pamiętać sytuacji, w której serce klęka. Nie wyrwę się, chociaż bardzo chcę. Mam nadzieję, że to wiesz i ty. Gdy marzenia się spełniały, wszystko takie realne. Chwile szybko tak mijały, tylko my zamknięci w czterech ścianach. A tak boli ważna, ty byłaś obok. A ja czułem się spokojny. Pamiętasz jeszcze te dni, całe miesiące? Pamiętasz, chcesz zapomnieć? Ja nie mówię już, że wodze są te kiedyś w opowiastki. Na pracach kiedyś to mnie przerażało. Już do tego nie chcę wracać. Po raz w życiu wyrzucać te 50%. Chcę zapomnieć o tobie. Zacząć pamięci te noce, było odeszły w niepamięci. Chwile, które chcę złotem, za te chwile to pomagam. Bo już wiem, co było potem. Dałbym, by zapomnieć cię wszystkie. Dobra, zakończamy. To kto następny? W ogóle zapomnij o tym. Jesteś gotowy? Okej, okay, dajmy głos dla Michała. Szczęście, o jak oktany, których wciąż trzeba więcej. Ty jak turbina, świszcząca zamiast serca. O niczym olej smarujący wnętrze mojego dziecka. Ty jak cylindry, rzędowo bądź w układzie V. I grogia szmura, wywołująca strzał. Taka jak korporacja, człowieka z motocyklem. A niczym lewarek, który nacisnę zanim zniknę. Teraz dwa sprawne ruchy, przepustnica na maksa. Muśnięcie lusterkami, wyprzedzając dwa auta. Ja pomiędzy liniami, bo tam jest moje miejsce. Redukcja tym i hunter, zielony zrób coś jeszcze. Coś się stało, nie słyszymy cię. Gol jakiś padł, dlatego go nie słychać. Kto w ogóle teraz gra? Michała nie słyszymy.
Okej, okay, rozumiem, że to po prostu był koniec, także fajnie, fajnie. Chłopaki, bo już chcecie śpiewać któryś raz? Tak, Michał, było cię słychać fajnie. Chłopaki chcą śpiewać jeszcze po razie, więc pozwólcie, że ja się skonsultuję tutaj z Wolkiem i zaraz ustalimy, czy jeszcze można, zgodnie z regulaminem, żeby było, jeżeli jakiś powstał do pierwszego karaoke w ogóle, żeby ustalić jakieś zasady. User left your channel. User was moved out of your channel. User joined your channel. User disconnected from your channel. User joined your channel. Że było, zapomnij w ogóle o tym, co tu teraz piszesz. Było w ogóle nie takie rzeczy się dla zabawy robi. Także wiesz, zapomnij. Okej, dobra, słuchajcie. Ze względu na to, że już chłopaki śpiewaliście, także jeszcze chcielibyśmy dać szansę jeszcze innym. A jeśli nie ma już nowych osób, to po prostu myślę, że można wybrać już zwycięzcę. Mateusz, byłeś już 4 razy. Dobra, chłopaki, czy jest ktoś jeszcze z osób, które nie śpiewały i kto chciałby zaśpiewać? To już ostatnia szansa. Mateusz, w ogóle chcemy tu zrobić coś takiego, że tu będzie radio, więc możemy w ogóle co jakiś czas udostępniać cię. Tak, możemy udostępniać ci okienko i będzie tylko twoja godzina audycji i możesz śpiewać, jeżeli będziesz chciał. Śpiewać i gadać o nowościach jakichś tam w skuterach czy coś. Owszem, w ogóle moglibyśmy wydarzyć coś takiego, żeby zrobić jakieś takie radio skuterowe czy coś w tym stylu. Także to jest fajny pomysł, który gdzieś tam zarzucam i jeżeli będziecie chcieli, to bardzo chętnie. Gdzie każdy z użytkowników by mógł przygotować jakiś temat i podzielić się z użytkownikami na jakiś fajny i możemy to zrobić cykliczne, także coś w tym stylu. Dobra, chłopaki, jeśli chodzi tak, czy jest jeszcze ktoś, kto z nowych osób, kto chciałby śpiewać? Dobrze, widzę, że już tylko chłopaki tutaj już są kilka razy. No dobrze, czyli czas na ogłoszenie wyników. Mateusz, 4 razy śpiewałeś, także chłopaki, następnym razem zrobimy spokojnie, zaprosimy więcej osób, zorganizujemy to na większą skalę, także spoko. User entered your channel.
Dobra, słuchajcie, robimy teraz tak. Dajcie nam chwilę na naradę, albo. No dobra, polecimy tak jak chciałbym. Mateusz, wycisz troszeczkę nutę, żeby. O, dobra, dziękuję. Słuchajcie, więc teraz tak. Naszym zdaniem skonsultowaliśmy to na szybko i w ogóle po pierwsze za waszą odwagę i za wasze zaangażowanie i za to, że się pojawiliście i za to, że tu jesteście chcę dać wam wszystkim po koszulce. Niech to będzie taki prezent. Bardzo dobra robota. Tylko tym, co śpiewali oczywiście. Ci, którzy się zaangażowali, którzy zaśpiewali, bo to wymagało pewnej odwagi, także dla wszystkich. Natomiast słuchajcie, po krótkiej konsultacji zwycięzcą, takim oficjalnym, któremu chcielibyśmy może coś jeszcze oprócz koszulki dodatkowego, to był Rudy Rocks. To jest numer jeden, także on wygrał. Wszyscy ci, którzy śpiewali, dostają po koszulce. Natomiast no, takie serce, jakie włożył, chyba wszyscy słyszeliście. A drugie i trzecie miejsce to już muszę skonsultować się z Dominikiem, z Irkiem i z Mateuszem i ogłosimy to na Facebooku. Natomiast nie będzie innych nagród za drugie i trzecie miejsce, jeśli chodzi o koszulki. Wszyscy, którzy się zdecydowali, odważyli, przyszli, dostają po koszulki. Tak, procedura wygląda tak jak zawsze, czyli możecie nam napisać na Facebooku wasz login i że wygraliście, ale dodatkowo składacie zamówienie na sklepie, rozmiar, który chcecie, czarną czy białą, wybieracie sobie, składacie zamówienie na sklepie i piszecie, że wygrałem koszulkę w konkursie na karaoke, mój login z karaoke jest taki i taki. Zekori, twoja mama w ogóle fenomen, zajebiście. W ogóle chciałbym mieć tak wyluzowaną mamę, zajebiście. Natomiast... Tak, do koszulki dla mamy dorzucimy czekoladę. Bardzo dobry pomysł. Czy może tak być? Mati, jeśli pytania nie dotyczą konkursu, to zaraz będziemy mogli przejść na priv. Chyba, że coś, jeśli jeszcze chodzi tutaj o konkurs albo coś takiego. Czy chodzi o konkursowe sprawy? Gibek, wiesz, i tak w konkursach zazwyczaj są tylko trzy nagrody albo jedna nagroda. I tak mieliśmy rozdać tylko jedną koszulkę. Także to jest naprawdę odwaga, zauważ, że się odważyli. Mateusz, B-Rapid, trzeba zamówić, dodatkowo możesz napisać na Facebooku, ale przede wszystkim zamówienie, gdzie w komentarzu podasz, że wygrałeś w tym konkursie. Myślę, że zrobimy forum SXT, w ogóle myśleliśmy nad tym, żeby to było forum SXT, czyli żeby tu wszyscy mogli pisać w czasie rzeczywistym. To by było fajne, gdyby tak historia została. No, uruchomiłem VIP-u forum z prawdziwego zdarzenia. No to Dominik komentował już moje pomysły, tak jak słyszeliście. Mam już po to bazę. Bardzo dobrze. Michał, już możecie zamawiać, nie ma znaczenia, nawet pewnie jutro wyjdzie do was, jeżeli to zamówicie. Tylko pamiętajcie, wyraźnie w komentarzu napiszcie. Dawdo, jeżeli chcesz pomóc, zawsze pomóc mi miło, mile widziane. Wysyłka jest w konkursach na koszt SXT, czyli dostajecie paczkę. My wysyłamy to takim najtańszym listem, żeby nie ponosić dużych kosztów. Także to jest na nasz koszt, czyli tam wysyłka możecie zaznaczać odbiór osobisty. I w razie gdyby ktoś się pytał, to możecie powiedzieć, że ale Irek mnie słyszy, także będzie wiedział, że Paweł powiedział, że wysyłka jest na koszt SXT. Wzór koszulki taki, jaki chcesz. To biała czy czarna, to już jest wasz wybór.
Co z wlepami? Większość wlep została wysłana, także lada moment powinno was być. Porta Polska. Oczywiście, że odwaga popłaca, zawsze odwaga popłaca, pamiętajcie, nie tylko tu, ale w ogóle w życiu. W ogóle jak za każdym razem, jeżeli robicie jakąś rzecz, której do tej pory nie robiliście, to się rozwijacie, ponieważ mamy coś takiego, co się nazywa strefa komfortu i za każdym razem, kiedy robisz coś nowego, powiększasz strefę komfortu, przez co bardzo, bardzo się rozwijasz. Kiedy będą koszulki za konkurs z wlepami? Jeżeli ktoś rozkleił 30, dojdą wlepki. Mamy już pierwszego w ogóle, kto rozkleił 30. Także on już odebrał koszulkę. Słuchajcie, teraz tak, wlepy już jakby w tym miesiącu rejestracja jest zamknięta na te wlepy, czyli w tym miesiącu już nie można ich otrzymać. Natomiast zobaczymy, jak to się sprawdzi, jak będą reagować użytkownicy, czy będzie przyrost i tak dalej. Natomiast już wam mówię, że mamy w planach w ogóle nową kampanię, która też będzie z wlepami i już ją powoli planujemy, która w ogóle może być na kompletnie całą Polskę, angażując w to ścigacza, ścigacz.pl. inne różne, najróżniejsze rzeczy po to, żeby to się rozniosło na całą Polskę i żeby jeszcze dodatkowo dać wartość, a przy okazji, żeby to była reklama SXT, a dla was zajebista zabawa. Niedługo uruchomimy też coś takiego, co będzie nowym newsletterem. Wyślemy wszystkich, poprosimy, żeby się zapisali. Tak, żeby już nikogo nie przeoczyć, żeby zawsze, jeżeli coś się będzie działo, to żeby dostać. Jakość koszulek. Jakość koszulek jeszcze jest jakości B, natomiast nie wiem, czy znacie tą zasadę, że jeżeli coś wam się stanie z tą koszulką, czyli nie wiem, chodzicie przez miesiąc, pierzecie ją i tak dalej, no i nie wiem, na druki się sprawy jest nie tak, jaka powinna być, wysyłacie ją do nas na swój koszt, a my wam odsyłamy nową w jakości A w tym samym rozmiarze. User, jak najbardziej. Gadaj z Irkiem i na pewno dotrzymamy słowa, także nie martw się o to. Jeżeli fotki wyślesz w RARze, będzie super. No najlepiej w RARze, bo to załaduje dysk. Mati55, jeżeli będziesz miał trzy nasze koszulki, raczej tak, wiesz dlaczego nam na czym zależy? Żeby po prostu, żeby wszyscy chodzili... Rudy Rox, miałeś pierwsze, wygrałeś. Żeby wszyscy chodzili w bardzo dobrej jakości i nam zależy na tym, żeby wiecie, że to, pamiętajcie, że koszulka, która jest bardzo dobrej jakości, jest też reprezentacją SXT, więc my chcemy, żebyście po prostu mieli piękne te koszulki, świetne. Teraz jeszcze nie mamy koszulek jakości A, natomiast już są opłacone i czekamy tylko na wysyłkę. Rudy Rox, to powiem tak, zająłeś pierwsze miejsce genialnie, śpiewałeś z serca, także wszyscy dostali po koszulce, natomiast jesteś numerem jeden tutaj, gratulacje. Możesz ugotować wodę? Dzięki. Co dostaje zwycięzca? Oprócz koszulki numer jeden, chcemy jeszcze jakiś fajny bonusik dorzucić. To nie będzie pewnie coś dużego, ale chcemy jakoś tak go wynagrodzić. Jeszcze nie wiemy, muszę przedyskutować tutaj z Wolkiem i z chłopakami i wtedy napiszemy pewnie na Facebooku. User entered your channel. Nie, akurat ta koszulka jest tylko w kolorze, jeśli chodzi, odpowiadam dla Michała, jest tylko w kolorze białym. Szubidu, wiesz co? Bardzo chętnie, natomiast muszę też pamiętać, że wynagradzamy tych za odwagę, tych, którzy wiesz, coś robią, więc w ogóle ja najchętniej bym chciał, żeby to cała Polska chodziła w tych koszulkach, tak? Ale jakby trzeba to mądrze zrobić po kolei.
User disconnected from your channel. Hackberry. Nie wiem, czy dobrze wymówiłem twój nick, ale ten areograf kosztował 2,5 stówy albo 2 stówy za sztukę. Coś takiego. Nie był tani. Zrobiliśmy 5 sztuk, zostały nam 4 sztuki i 4 sztuki. 3 sztuki idą w tym konkursie, jeśli dobrze pamiętam, a jeszcze 1 sztuka zostanie na coś. Gunstunter. W tym miesiącu już nie można otrzymać wlepek. W następnym prawdopodobnie zrobimy nową kampanię, jeszcze fajniejszą, i wtedy będą nowe zapisy na wlepki. Pewnie zasady konkursu będą podobne, ale chcemy jeszcze to fajniej zrobić, także w tym miesiącu już ilość wlepek i tak poszło 8 tysięcy. Także na razie to jest zamknięte. Mati 5.5, jeśli chciałbyś do koszulki jakąś wlepkę,